ruszyły. Prowadzi stawkę Zolin. Na drugiej pozycji galopuje Oreira. Na trzeciej Akbaretka, blisko Carski Kury. Na ostatniej pozycji Bolivar, na przedostatniej Hephaistos. 1600 metrów do celownika. Zolin jest na pierwszej pozycji. Na trzecim miejscu Nea. Na czwartej Carski Kurier. A na ostatniej pozycji Web w Web, Bolivar i Hephaistos. 1400 metrów do celownika. Akbaretka jest w tej chwili na pierwszej pozycji. Na drugiej miejscu Zolin. Na trzeciej Oreira. Na czwartej Nea. Na piątej Carski Kurier. I na końcu razem Bolivar i Hephaistos Web w Web. 1100 metrów do celownika. Akbaretka jest na pierwszej pozycji. Akbaretka z niewielką przewagą nad Zolinem. Następnie na trzeciej pozycji Oreira. I do celownika zostało jeszcze jakieś 750 metrów. Nadal na czele z przewagą Akbaretka, Zolin. Nea poprawiła na trzecią pozycję. Na czwartym miejscu jest Oreira, Carski Kurier i na końcu niezmiennie Hephaistos razem z Bolivarem. I za chwilę wyjście na przeciwległą prostą. Nadal na czele finiszuje Akbaretka. Akbaretka przy bandzie Zolin i Oreira finiszuje Nea. 450 metrów do celownika. Na czele jest Zolin. Nea finiszuje bardzo dobrze tu środkiem toru Hephaistos. Na około 250 metrów prowadzi stawkę. Tam cztery konie walczą, tam Carski Kurier również jest bardzo blisko. Ale Nea razem z Hephaistosem, wydaje się, że są na pierwszej pozycji. Nea to tak już w tej chwili zdecydowanie jest na pierwszej pozycji. Mocno atakuje ją Carski Kurier, finiszuje polem Hephaistos. Będzie prawdopodobnie po to o drugie miejsce.